Witajcie moi drodzy w kolejnym dniu ze mną. Ja za chwilę jadę do Łeby i zabieram Was ze sobą. Zabieram Was na 18. festiwal Pomuchla. Pomuchel to po kaszubsku dorsz, więc jest to takie święto dorsza. W programie tego festiwalu oprócz degustacji różnego rodzaju właśnie dań z tej ryby jest również i kiermasz z rzeczami takimi już iście świątecznymi. Jest wiele konkursów i animacji dla dzieci, jest loteria, ale najważniejszą rzeczą na tym festiwalu jest konkurs na najsmaczniejszą potrawę właśnie z dorsza. Gwiazdą wieczoru tego festiwalu ma być Halina Frąckowiak, a z osób gotujących ma być Daria, która występowała w programie MasterChef Junior. Jest ona właśnie z miasta, w którym mieszkam, czyli z Lęborka. I z tego co pamiętam, Daria dosyć wysoko zaszła w tym programie. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja teraz uciekam się ubierać i tak jak powiedziałam, zabieram Was ze sobą. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba i gdyby co, to do zobaczenia później. Pa, pa! Pierwsze miejsce. Drugie miejsce Dolina Charlotte. Dorsz gotowany na porach. I trzecie miejsce Zdrowotel Łeba. Dorsz w zalewie na racuszku z cukinii. Brawa. I w tym momencie też się zatrzymamy, bo mimo, że trzecie miejsce zajęła drużyna ze Zdrowotelu, ale komisja uznała, że produkt ten, dorsz na cukinii z kawiorem, został uznany jako produkt roku festiwalu Pomuchla 2016. Także też gratulacje. Od dzieciństwa i tutaj, i naprawdę miałam bardzo jakby trudny wybór między tymi dwiema restauracjami. Ale tutaj Dolina Charlotte poczęstowała mnie pysznym, bezalkoholowym winem, co mnie bardzo zaskoczyło. I dlatego jadłam też u nich pyzy, a w hotelu Łeba jadłam naprawdę wybitny sernik cynamonowo-miodowy. I pomijając wszystko, teraz właśnie jadę ten sernik po tutaj skończonym festiwalu. W ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie na ten festiwal i wszystkie dania były naprawdę na bardzo wysokim poziomie i można było wyczuć praktycznie wszystkie smaki. Tylko właśnie tekstury były wszędzie takie same, czyli po prostu gotowany bądź smażony dorsz. Aczkolwiek bardzo mi wszystko smakowało i wielkie brawa tutaj dla restauracji, bo naprawdę odwaliły świetną robotę.
Moi drodzy, długo zastanawiałam się, czy w ogóle dograć końcówkę do tego filmu i czy moja relacja z festiwalu Pomuchla ujrzy światło dzienne, dlatego że ja poniekąd jestem troszkę zawiedziona tym, jak ten festiwal w tym roku wypadł. I między innymi mogliście zauważyć, że miałam też bardzo mało materiału, żeby Wam pokazać relacje. Ale dlaczego tak się stało, to powiem Wam za moment. Natomiast powiem Wam kilka słów, co mi się w tym roku nie podobało. Zacznę od tego, że ja na festiwalu Pomuchla byłam już kilka razy. Najbardziej oczywiście podobało mi się to, kiedy byłam po raz pierwszy, bo wtedy byłam z moim tatą. Wtedy mieliśmy, że tak powiem, polskie zaproszenie od Informacji Turystycznej z Łeby albo z Słupska. Już teraz nie pamiętam, bo to było ponad 15 lat temu. I mimo tego, że wtedy można było na ten festiwal wejść normalnie z ulicy, to wiecie, jak ma się takie zaproszenie, to się chętniej na nie chce po prostu udać. I my też poniekąd pojechaliśmy na ten festiwal, dlatego że chcieliśmy po prostu inaczej spędzić niedzielę, nie chcieliśmy siedzieć, wiecie, na kanapie przed telewizorem. Chcieliśmy również zobaczyć koncert Haliny Frąckowiak. Natomiast też ciekawiło nas to, jacy będą wystawcy. Tu nie chodziło absolutnie o jakieś jedzenie, o jakąś darmożkę, bo my byliśmy akurat po obiedzie, więc to w ogóle nie wchodziło w rachubę. Natomiast po prostu byliśmy ciekawi tych różnych potraw, które na poprzednich festiwalach były w przeróżny sposób, podczas gdy komisja degustowała potrawy konkursowe, były właśnie w przeróżny sposób prezentowane. Natomiast w tym roku tego nie było. Jeśli chodzi o ludzi, to też frekwencja była znacznie mniejsza w porównaniu z poprzednimi latami. Ja nie wiem, czy ludzie już są na tyle leniwi, że nie chcą nawet pójść na darmową imprezę i zobaczyć na przykład koncert i po prostu się rozerwać, nie siedząc tylko w domu. Nie wiem, jak to jest, natomiast naprawdę frekwencja była dosyć mała. I co do wystawców jeszcze, którzy mieli różnego rodzaju ręcznie robione rzeczy i często też przez sprzedaż tych rzeczy zbierali pieniądze na różne szczytne cele, to powiem Wam, że w moim odczuciu byli, co niektórzy dostawcy, bardzo skrzywdzeni, dlatego że stali w takich miejscach, że tak powiem, bardzo zacienionych na tej sali sportowej i po prostu wyglądali tak, jakby stali, że tak powiem, w kącie. Wcześniej z poprzednich festiwali pamiętam, że tego światła było znacznie więcej. Oczywiście ja sobie zdajesz sprawę, że w momencie, kiedy był koncert, to wiadomo, że to światło powinno być bardziej takie klimatyczne, więc lekko przyciemnione. Natomiast wiecie, nie było takiej chęci podejścia do tych miejsc tylko i wyłącznie dlatego, że tam po prostu było ciemno. No i tak powiem Wam szczerze, że oprócz tego koncertu Haliny Frąckowiak, to tak naprawdę nie było tam żadnej innej atrakcji. Oprócz tego, że koncert Haliny Frąckowiak był naprawdę przepiękny, bo pani Halina przepięknie śpiewała, wyglądała przepięknie również w swojej czerwonej sukni, którą zapewne widzieliście, to tak naprawdę nic tam ciekawego się nie działo. Mówiłam również, że będzie Daria z programu MasterChef Junior i ona oczywiście była, natomiast ona po prostu brała udział w festiwalu jako członek jury, która degustowała potrawy konkursowe i to było wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o jej osobę. Ale powiem Wam szczerze, że nie żałuję, że w ogóle pojechałam, bo to tak naprawdę chodziło właśnie o to, żeby ruszyć się z domu. Oprócz tego jeszcze odwiedziliśmy rodzinę w Łebie, więc połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Natomiast oprócz tego, że była właśnie Halina Frąckowiak, myślę, że festiwal w ogóle nie byłby ciekawy w tym roku, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Dlatego też z góry przepraszam Was za tak krótką relację z tego festiwalu. Myślałam, że pokażę Wam znacznie więcej, że będzie znacznie więcej ciekawych rzeczy, tak jak było to w poprzednich latach. Natomiast no niestety, ale nie dało się niczego ciekawego dla Was nagrać, stąd po prostu tak mało materiału. Moi drodzy, to byłoby wszystko, co chciałam Wam w dzisiejszym filmiku zarówno pokazać, jak i powiedzieć. No sami widzicie, że po prostu mimo moich szczerych chęci zapoznania Was z tym festiwalem, no niestety wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak czy inaczej, ja Was gorąco zachęcam oczywiście do moich kolejnych filmików, a dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.